Powiem wam szczerze, że gdy odpalam tą grę, to mam wrażenie, że wszystkie literki robią się coraz mniejsze. Intro! Cześć wielorybie! Cześć wszystkim, z tej strony moja dupa i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jestem troszeczkę zmęczona, bo jestem po próbnych maturach. Dzisiaj polski, jutro matma, czyli tragedia, a w piątek angielski, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym tego nie zwaliła. I słuchajcie, czeka nas aktualizacja. Co dziwne. Przede wszystkim nie wyskoczyły mi żadne wiadomości co do tej aktualizacji, jakby nic nie wstawili, mimo że aktualizacja się pojawiła. Są to dwa nowe konie i do tego dwa nowe zwierzaki i z tego co zrozumiałam, one chyba są w tym samym miejscu co zawsze, więc tam pojedziemy. To rzecz numer jeden. Czy ja mam jakąś rzecz numer dwa? Chyba nie. Co tam u was? Jak tam wam leci czas? Powiem wam szczerze, że właśnie po pierwsze zauważyłam, że SS jakieś dziwne update'y dodaje. Podobno będzie opcja naprawienia sobie gry, w sensie na przykład sprawdzania plików, jeżeli gra nie będzie chciała się odpalać, to będzie, to jakby wystarczy użyć coś jak na Originie macie opcję naprawienia w Simsach. Mi się wydaje, że to był gdzieś tam w Moorland, co? Pewnie znowu będzie, że się pomyliłam, to nic. Właśnie będzie opcja naprawienia gry, do tego jakby problemy techniczne, to wyskakiwał specjalny komunikat, że są problemy techniczne. Teraz zamiast ładowanie czy wczytywanie, to macie napisane coś tam o galupie, w ogóle takie małe duperele, trochę co przypominają jeszcze działanie Rufusa, jak u nas był, wiecie, ten rudy kot na różowym tle, jak się grę włączało. W formie jednej czy drugiej, więc z jednej strony fajnie, dla mnie spoko. Podobno ma powstać więcej odcinków serialu Mistfall w niedługim nawet czasie, więc będzie co oglądać, będzie fajnie. I wydaje mi się, że to wszystko oczywiście doszło, jeszcze tutaj jedna nowa rzecz, więc skoro już tu jesteśmy, to obczajmy co to może być. Ale szczerze nie wiem, czy jestem zainteresowana. O tak, okropne zielone spodnie, haftowane celtyckie spodnie. Są w spoko jakości. Ja chyba, słuchajcie, będę stąd tylko brała rzeczy dla koni, bo mają szybkość plus 3. O Boże, zaburzyło mi w brzuchu. Będę dziś robić spaghetti na obiad. A co wy dzisiaj jecie na obiad? No. I właśnie tak. Polecam stamtąd wyposażenie brać dla koni, bo jak wiecie, moje wszystkie konie są ubrane, nie chodzą gołe, a tego w końcu ubrałam i nawet mam sowę, więc możecie być ze mnie dumni. Z tego co widzę, tutaj jest ten obrazek, więc to powinno być tu, ale przez to, że tutaj nie ma tego, no to coś, że jak aktualizacja jest nowa, to zazwyczaj wyskakuje. To trochę jestem zestresowana, czy ja zdążę powiedzieć o wszystkim. Bo nie ukrywam, słuchajcie, dzisiaj tak mnie lewa dłoń boli od pisania, po prostu dramat, ach, matura. Piękna, super gra, która się wczytuje. Dobrze, przede wszystkim te konie, które tutaj się pojawiły, to są konie Cla Isdale. Piękny Cla Isdale, jak widać, po prostu cudo na kiju. Piękniejszego konia nie widziałam. No nie, czy on się zamierza doczytać, czy tak trochę średnio, bo ja bym bardzo chciała wam go pokazać. Oczywiście... Znowu są to konie magiczne i te są bodajże na runicznych kamieniach tworzone. Mimo, że ten jeden to w sumie wygląda... Jest taki jeden zielony. Ja bym... O! O właśnie ten, jest zielony i to jest jakby kamień. On wygląda trochę jak ten blok w Minecrafcie, taki kamień właśnie z ziemią trochę. 750, dobrze, że nie 950, bo czasami potrafię im odwalić. Wydaje mi się, że cena w tym czasie adekwatna, ale te konie są po prostu... Tu uwaga, czas na moją opinię, według mnie te konie są cholernie brzydkie, ja nie wiem jakim prawem w ogóle oni zdecydowali się zrobić coś takiego i kto to zatwierdził, bo nawet jeżeli koń miał być motyw kamienia runicznego, to można było zrobić to lepiej, a ten chłop wygląda jakby ktoś mu walnął różowy w pęcie i już się nie decydował, wiecie, to wygląda jakby tu żadnego cienia nie było, to jest po prostu różowy. W większości podoba się ten, ale on mi się nawet nie podoba. Wygląda trochę jak przekopiowane tekstury z tego miejsca tam, z tej komnaty strażnika, gdzie trzeba było kuć zwornik. To dosłownie tak wygląda, jakby oni teksturę nałożyli. Wy wiecie, że ja nie jestem fanką wszystkich magicznych koni, co nie oznacza, że jak wy chcecie je sobie kupić, to je kupujcie, bo już widziałam kilka osób, które je kupiło. Nie wiem, jak wyglądają przed przemianą, więc niestety wam nie powiem, ale tutaj razem z nimi dochodzą moby. I jest tu jeden mob, to jest Mroczny Króliczek. Niektórzy, już widziałam na grupie na Facebooku, twierdzą, że właśnie to też jest coś na zasadzie
byle jak nałożonych tekstur, po prostu żeby były. No ja wam powiem szczerze, uważam podobnie, chociaż z drugiej strony fajnie, że króliczki, no nie? Ale no... No szczerze, wolałabym kupić królika niż konia. Może to zabrzmi okropnie, ale naprawdę wolałabym kupić królika niż konia, jak tak na nie patrzę. A ten się misty, kurczę, gdyby on miał inny kolor oczu, no w sumie runa, więc spoko, ale wciąż jestem przekonana. I mamy tutaj, słuchajcie, Garego. Czy to ty się zajmujesz końmi w dzikim lesie? Nie wiem, powiedz nam w ogóle, to jest bardzo ważne, my chcemy wiedzieć. Także jeżeli chodzi tutaj o historię, to już wam mówię, że nie ma tutaj nic ciekawego, jest tutaj głównie o Petrze i o Iris, czy coś na tej zasadzie one się nazywają. Właśnie jest nowa rzecz tam w sklepie, są te nowe zwierzaczki, jest jakiś pakiet tygodnia znowu, który można kupić, ale dostaje się same zwierzaki w tym wypadku. Oni w ogóle mają jakieś tam coś, że zostawiają pod kopytami kamole. I tak jak widzę, jak wyglądają, kiedy nie są zrobione, no to jeszcze można to przeżyć, ale jak są zrobione, to już jest koniec świata i brzydkie to. Ogólnie konie są 24 marca dostępne i tylko filmik tygodnia, a w następnym tygodniu twoje magiczne konie będą odrobinę bardziej skłonne do pokazywania swojej prawdziwej postaci. I to jest coś, co oni chcieli już dawno wprowadzić, że my sami chyba będziemy mogli wybrać, kiedy koń się rzeczywiście zamienia, kiedy nie, albo więcej obszarów będzie było możliwych jako pokazywanie się tego konia. Dla mnie trochę fajnie, bo ciężko rzeczywiście się jeździło po tej magicznej stronie. I wolałabym dostać, że tak powiem, wybór, więc to może być fajnym update'em. A na ten moment dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Życzę wam miłego tygodnia i to tyle na dziś. Pa, pa!